No i witam was kochani serdecznie. 13 odcinek z levelowania konta Fishing Planet, konta całkowicie od zera w ciągu 12 godzin gry realnego czasu. Mamy, moi drodzy, 23 poziom. Dzisiaj w 13 odcinku będziemy poszukiwali tyranopstrąga. Przypominam, że tych tyranopstrągów trzeba złowić aż 10. Mi zupełnie przez przypadek złowiło się 5 tych tyranopstrągów. Mówimy oczywiście o skalnym jeziorze. No i dzisiaj pokażę wam taką metodę, którą sam troszkę opracowałem, zupełnie inną niż może te, które wy stosujecie. Moja jest zupełnie inna, bo sprawia, że się tutaj będzie bardzo, bardzo dużo działo. No i kochani, w poprzednim odcinku oczywiście... Co się takiego stało w poprzednim, kochani, odcinku? A stało się między innymi to, o czym mówiłem. Czyli, widzieliście, w poprzednim odcinku było przygotowanie, tak, do łapania tego tyranopstrąga. No, czyli te trzy żółwie musieliśmy, prawda, złowić. No i tak też się stało, to zrobiłem, miałem tą blachę. No i co się stało? No, gdzieś tam zerwała mi się żyłka i to nie ode mnie było zależne. Było napisane, że przegryziona została. No i blacha poszła. 4 litery się walić. No i, moi drodzy, musiałem na nowo rzucać tutaj przy tej skale i te żółwie robić. Jeśli chodzi o tyranopstrąga, słuchajcie, jedna z miejscówek na pewno fajna jest tutaj między tą skałką. Ja zresztą też testuję te dwie miejscówki, czyli tą jedną moją ulubioną z tamtej strony, z tą miejscówką tutaj, między skałką. Jak łapię tego tyranopstrąga, kochani? Łapię go mniej więcej w ten sposób, że... A, nie mam blachy założonej, czekajcie. Ale, dobra, młodego łososia nie będziemy łapali, no bo już mamy siatkę prawie pełną. Czekam do levelu, moi drodzy, oczywiście, teraz, czekam, kochani, do levelu 24 po to, ażeby, siatkę kupić. Prawdopodobnie będziemy to sprawdzali, wyjdziemy, zresztą ja sobie obiecałem, że wyjdę z samotnej, przepraszam, ze skalnego jeziora, wyjdę dopiero wtedy, moi drodzy, kiedy te wszystkie tutaj przynęty, które mam, zostaną zużyte. Łosoś Clarka testujemy oczywiście na żywce. Shiner się średnio to opłaca, natomiast ja bardzo chciałem popolować też na unikaty. Młodych już nie zatrzymujemy, bo już mamy mało miejsca w siatce i tak pewnie będziemy musieli przesunąć w nocy czas. No i przy okazji, już będąc tutaj, pewnie zrobimy misję zaliczenia wszystkich 30 dni spędzonych na łowisku. Nie spędziłem ich tyle, bo tak jak mówię, musiałem z pewnych względów gdzieś tam po drodze wyjść, coś zrobić. Przy tej blasze też to się stało. No i, moi drodzy, jak łowię tego tyranopstrąga? Łowię go sobie oczywiście tutaj, ale w międzyczasie mam rzucone wędki, żeby nie skupiać się tylko na tyranopstrągu. Po prostu w międzyczasie wyciągam sobie inne ryby. Tak jak widzicie, młode pstrągi, w ogóle ich nie zatrzymuję. Rzucamy tu między skały, możemy tutaj gdzieś na środek też rzucić tą blachę, ale tyranopstrąga najlepiej jest, moi drodzy, łowić w nocy. Tyranopstrągi najlepiej biorą w nocy. Może w misji nie było to napisane, już tam nie doczytywałem dokładnie, natomiast z tego, co widzę, to one faktycznie fajnie biorą w nocy. Jeśli na tą blachę wyrzucacie w ciągu dnia, w tym szczycie, bardzo fajne medalowe ryby wam się trafiają na tą blachę, właśnie żółwią. Także polecam raczej nockę. No i tak jak zrobicie, jak uważacie, jak czujecie. Ja natomiast uważam, że no, ta metoda, którą tutaj właśnie wam prezentuję, jest troszkę lepsza. Czyli z jednej strony po prostu sobie rzucamy na spinning, a z drugiej gdzieś tam mamy wędki zarzucone i polujemy na przykład na te złote pstrągi Colorado. Siatka, jak widzicie, no nie mam dużą, bo jest raptem 25 kilo. Już jest to siatka, czyli w razie czego można by z niej wyciągnąć, wyrzucić te ryby. Raz tylko miałem strunę w międzyczasie, ale to możecie sobie śledzić playlistę po prostu. Zachęcam zresztą do śledzenia moich postępów od zerowego levelu do tego 24, który mamy teraz. Jeszcze nie zdecydowałem, co będziemy robić dalej. Na razie mi się tu bardzo podoba na tym skalnym jeziorze. Jest to takie mała miejscówka, ale cały czas coś się dzieje. Jak sami widzicie, no nie ma nudy. Cały czas te ryby biorą.
Teraz będziemy oczywiście czas przesuwali, bo to już jest taka pora. To już jest, moi drodzy, taka pora, w której no, ten wykres spada, więc przesuniemy za chwilkę ten czas na drugi szczyt w nocy. Fajne jest to, że tak jak myślę, że się domyślacie, ale warto o tym powiedzieć, w nocy możecie ten czas sobie dowolnie przesuwać, jest to zawsze darmowe, tych żetonów nie trzeba płacić. I moim zdaniem wykorzystywanie tych monet na przesuwanie czasu jest po prostu bez sensu, szkoda tych monet. Dobra, coś mamy i możliwe, że właśnie będzie to, moi drodzy, tyranopstrąg. Ja tutaj może dla bezpieczeństwa sobie troszkę skręcę kołowrotek, także pewnie będziemy mieli pierwszego tyranopstrąga. Rzucacie, tak jak mówię, przez środek, tutaj przez środek, tu między te skałki i bez problemu te tyranopstrągi wchodzą. One nie są jakieś super wielkie, taki tyranopstrąg raczej nie ma chyba więcej niż 2 kilo. Zazwyczaj ma jeden tam z małym hakiem, ale jest na pewno waleczną rybą. Co sami chyba widzicie, to raczej będzie tyranopstrąg. Jest oczywiście zawsze możliwość, że jakiś unikat się trafił, czy medal. Chyba będzie zwykły. No, medalowy, tak jak widzicie. Padł medal, ale nie gardzimy, no bo 400 kasy za medalowego to myślę, że całkiem fajna kasa. Także jak widzicie, no, pierwsza metoda jest tutaj. Druga metoda oczywiście jest tam w tej drugiej lokalizacji, w tej drugiej miejscówce. Wtedy rzucacie tam pod ten potok, bo no stąd raczej nie dorzucicie do tego potoku. I tak wtedy ładnie te tyranopstrągi nam biorą. I właśnie takie coś, jak się dzieje, jak teraz, no to ja po prostu sobie odpuszczam wtedy spinning, cyk, wyciągamy wtedy jakąś tam fajną rybkę. Tutaj też robię testy, trochę na żywce shiner testuję, troszkę testuję na jakieś inne. Teraz właśnie będziemy zmieniać, proszę, łosoś Clarka, pewnie będzie trzeba siatkę trochę opróżnić. Albo, moi drodzy, zresztą i tak miałem czas zmieniać. Damy świerszcze, wiecie co? I tak, o, miałem i tak, słuchajcie, czas przesuwać, więc może dołowimy ostatnią rybkę i przesuniemy na następną dobę. Dlatego młodego nie chce mi się za bardzo zatrzymywać akurat. Może akurat jeszcze jednego tyranopstrąga nam się uda złowić. Tutaj, gdzie mamy markera, moi drodzy, ja oczywiście chwyciłem unikatowego łososia, złotego, przepraszam, unikatowy był złoty pstrąg, czyli ten najlepiej płatny tak naprawdę na tym łowisku, bardzo fajnie opłacalny, unikatowy złoty pstrąg Colorado. I złapałem go po prostu na muchy i nieraz wyciągam właśnie na spławik tutaj te złote pstrągi unikatowe właśnie na muchy. Natomiast, co jest też myślę, że bardzo ważne, moi drodzy, to no to z tego, co widzę. Dobra, już go zatrzymamy, siatkę zapełnimy, jeszcze nie zapełniliśmy. Już chciałbym się przesunąć na następną dobę. Natomiast sprawa jest, moi drodzy, taka, że z tego, co zauważyłem, w ciągu takiej jednej nocki raczej tutaj w tej miejscówce wam jeden unikat wpadnie i raczej na więcej nie ma szans. Jak gracie teraz i jesteście na Skalnym Jeziorze, możecie napisać komentarze, czy macie tak samo, czy zauważyliście, że tak jest, że faktycznie w ciągu jednej nocki czasu gry tylko jeden unikat siada w tym konkretnym oczywiście miejscu, bo nie mówię o zmianie miejscówki, ale w tym konkretnym miejscu i później już żaden unikat nie siądzie. Zresztą tak samo było z Arapaimami, tak samo jest z okoniami nilowymi, więc no jest to możliwe, że na tym łowisku też jest taka zasada wprowadzona. Nie jest nic nowego. Dobra, pewnie będzie jakiś mały, ale my go zatrzymujemy po to, żeby po prostu już dopełnić siatę. I plan jest taki, jak 24 level będę mieć, to prawdopodobnie się przeniosę i zobaczę, co tam fajnego. Przedłuż, no tutaj trzeba, zobaczcie. Aha, i bardzo ważna informacja od poprzedniego odcinka, no bo generalnie, słuchajcie, jestem już na tym 23 levelu, pokazuję, nagrywam poradniki dla was, czyli korzystam z gry, że tak powiem, za darmo, więc stwierdziłem, że wydać te symboliczne 20 zł, żeby premkę mieć na 7 dni, no bo te 4 dychy to dla mnie trochę było za dużo. Niestety na pieniądzach nie leżę, ale stwierdziłem, że no skoro korzystam z czegoś, sprawia mi to radość i też dzięki temu wy macie radość, no to twórców warto chociaż symboliczną premką
wesprzeć, a między innymi też będę bardzo mocno cisnął, żeby tą premkę, wiecie, wykorzystać na maksa. Także w tej chwili jesteście no, świadkami, że mam troszeczkę ułatwione zadanie, można powiedzieć, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę, ale to nie jest tak, że nie wiadomo co. Dobra, ostatnia ryba wrzucona do siatki, a nie, bo ja czas przesunąłem, kurde, widzicie, zawiesiłem się. Czyli pewnie za chwilę tutaj też fajnego unikata wyciągniemy. I jak widzicie, no taka metoda jest o tyle dobra, bo jeżeli byście tylko się skupiali na tym tyranopstrągu, no to byście tak naprawdę pewnie jednego w nockę łowili, byście przesuwali ten czas, marnowali kasę i tylko skupianie się według mnie tylko na tyranopstrągu jest bez sensu. Lepiej, żeby on wam towarzyszył tak jak ja to robię. Zobaczcie, mamy sobie wędeczki rzucone, coś tam się w międzyczasie dzieje i dzieje się często bardzo wiele, a w międzyczasie sobie tam rzucacie ten spinning jako dodatek. Nawet jeśli macie podpórkę na jedną wędkę, no to śmiało, śmiało też tak moglibyście robić. Chociaż nie wiem, czy na niższym levelu jest sens tutaj uderzać w tyranopstrąga. No ja wszedłem na Skalne Jezioro jakoś na 12 levelu, jak dobrze pamiętam. Myślę, że był to dobry wybór, bo to był taki pierwszy moment, w którym troszkę te wędki tutaj urozmaiciłem, czyli tak naprawdę na 24 prawie że levelu będąc, dwa razy tylko zrobiłem zmiany w sprzęcie. No pierwsza zmiana, znaczy druga zmiana na pewno była wtedy, kiedy kupowałem podpórkę na dwie wędki i wtedy faktycznie kupiłem też ten spinning, troszkę tam ulepszyłem minimalnie ten sprzęt, zresztą co chyba widzieliście w podsumowaniu i na poprzednich odcinkach. Natomiast no jak widzicie teraz nie myślę nawet o tym i ten sprzęt, który mam, nawet jeśli mielibyśmy pójść na Emeralda, na sandacze, to myślę, że spokojnie na tym sprzęcie, na tych wędkach takich 3 kilo coś, spokojnie na te sandacze to też odda i nie ma sensu tutaj lepszego sprzętu kupować. Tym bardziej, że pamiętajcie o tym, że jak będziecie mieli znowu mocniejszy sprzęt, zbyt mocny, no to działa to negatywnie w drugą stronę, bo będziecie mieli mniej expa. Czyli żeby też to exp oprócz kasy, żeby ten exp oprócz kasy też farmić, no to ta wędka musi być w miarę taka, powiedzmy razy dwa do wagi ryby, tak? Czyli ja tu mam wędki tak do pod 4 kilo podchodzące, a ryby łowię do 2 kilo i jest ok. Jak widzicie, oczywiście padają często mniejsze, jakieś młode. Na razie ja wszystkie je do siatki ładuję i tam się za dużo, moi drodzy, nie szczypię z tym. Ładuję wszystkie do siatki, później jak siatka się robi pełna, to z siatki ewentualnie wypuszczam te młode jakieś. O, to teraz nie wiem co robić, bo widzicie, tu mam jakieś branie, ale szybko wzięte, może tam nam nie ucieknie. Widzicie, i to jest urok, tutaj było branie, ale niestety. Niestety, nie zdążyłem zaciąć i stało się to w momencie odkładania wędki. I bardzo fajnie jest tutaj na pewno łowić, słuchajcie, na muchy. Ja akurat eksperymentalnie teraz przy polowaniu na tyranopstrąga na zwykłe wędki, jak widzicie, gdzie mam muchy, czy teraz zmieniłem na te świerszcze, mam dosyć duże haczyki. To jest mój taki, słuchajcie, eksperyment, który sobie pozwoliłem zrobić, ale ładnie wyleał, pewnie będzie. Zobaczcie, medalowy złoty pstrąg. Zobaczcie, jak on ładnie oddaje. No 300 doświadczenia, także piękna sprawa. I te złote pstrągi właśnie, no idealna sprawa. Zobaczcie, nawet tutaj jak mam muchy, to też mam haczyki 2.0, oczywiście bezzadziorowe. I ktoś by pytał dlaczego. No bo nie chcę tych, i tak mi widzicie, że biorą te zwykłe młode pstrągi, które no nie są mi jakoś do szczęścia potrzebne, ale tak, żeby sobie życie troszeczkę ułatwić, no to stwierdziłem, że po prostu, żeby za dużo się nie działo, założę większe haczyki 2.0, są ok. I sobie mogę w tym czasie, wiecie, bardziej na spokojnie też rzucać ten spinning, bo tak naprawdę gdybym miał mniejsze 1.0 czy w ogóle jedynki,
to nie byłbym w stanie w ogóle kompletnie rzucać spinningiem, bo cały czas by mi wędki wariowały, a i tak widzicie, że to ma miejsce, prawda? I tak widzicie, że to ma miejsce. Oj, coś tutaj małego. Ale dobra, ładujemy do siaty na razie. Jak sami widzicie, 2-0 haczyki, a mimo wszystko te młode łososie biorą, także... Na razie oczywiście do siaty wpuszczamy, niech ta siata się zapełnia, później będziemy wypuszczać. No, to tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o takie tutaj wstępy. Jak widzicie, sobie rzucam. No myślę, że nie ma sensu, żebym wam całość pokazywał, jak tutaj sobie rzucam. Więc po prostu będziemy pauzować i jak będę... Ale zobaczcie, kolejny medalowy łosoś Clarka. Bardzo ładnie, kasa 300. Także obłowimy się z pieniędzmi, myślę, że bardzo, bardzo konkretnie, jak wyjdziemy z łowiska, to... No, będzie inwestycja na pewno na większą siatkę, bo to chciałbym zrobić. Siatkę, nie wiem, tam chyba 40 kilo jest kolejna. Jak dobrze pamiętam. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy tam będą jeszcze jakieś rzeczy, które mogą nam się przydać. Pewnie podpórki na wędki innej jeszcze nie będziemy mieli dostępnej. A 24 level to całkiem możliwe, kochani, że może być tak, że tu trochę... O, będzie tyranopstrąg. Ładnie wyleciał chyba. Proszę, zobaczcie, jak ładnie wyleciał. W ogóle tak się zastanawiam, czy nie zrobimy tak, jak już jestem tak blisko 30 levelu, czy po prostu od razu z tego skalnego jeziora, zależy jak to oczywiście tutaj pójdzie, czy od razu z tego skalnego jeziora nie pójdziemy na przykład na szczupaki na Saint Crocs i wtedy dopiero bym wędki wymienił tak naprawdę. Tu zobaczcie, tu w ogóle mam haczyki 4-0 założone, nie wiem czy widzicie. Spróbujemy na małe żywce, bo ja bym chciał je tutaj na razie potestować. Zobaczmy małe żywce. Wiele ich nie mamy, ale spróbujmy. Gdzieś tam dalej sobie rzucić. No i zobaczcie. No i tak wygląda to łowienie. Cały czas coś się dzieje, więc jakby ktoś się pytał, czemu... mi się mylą. Jakby ktoś się pytał, czemu ja tak uparcie założyłem duże haczyki, to proszę. Dlatego duże to i tak młode biorą, więc... Tak się coś dzieje. Potestuję, czy tej samej nocy uda mi się złowić jeszcze raz tego tyranopstrąga. Zobaczymy. Zaraz się oczywiście, moi drodzy, przekonamy. Będę testował. Posiadkę oczywiście chcę zapełnić. Tak jak mówię, zastanowimy się. Możecie też oczywiście dać znać w komentarzach. Na pewno jest jedno, co według mnie jest dosyć fajne, to jest ta rzeka Neherin. Ona według mnie jest całkiem spoko. No, tylko tam na sumach oczywiście się to nie opłaca, bo sprzęt się niszczy, sumy są mało opłacalne, ale ogólnie fajna miejscówka. Emerald mi się kompletnie nie podoba, no ale to już wiecie, bo to już mówię praktycznie w każdym odcinku, że ten Emerald to jest taki szary i ponury i dlatego tam mnie w ogóle nie ciągnie na Emeralda. Ale na pewno, jeżeli byście mnie pytali, na co teraz czekam, no tak, czekam na pewno na Saint Crocs, na szczupaki. Bardzo fajna miejscówka moim zdaniem i też może nam się przydać kasa, żeby te szczupaki łowić z łódki, czyli może nam się kajak przydać. No ale zawsze można go wypożyczyć, więc to spokojnie. Kolejna rzecz to na pewno Delta. Delta według mnie, czyli karpie, jesiotry na delcie, no ale to już jest 40 level, jakoś tak. Więc tu jeszcze sobie troszkę poczekamy. No i oczywiście, jak każdy z nas, czekam na karpie, na Weeping Willow. Patrzcie, mamy kolejnego tyranopstrąga, także bardzo szybko tą misję, jak widzicie, zapełnimy. Dobra, czyli macie już odpowiedź, że można jednej nocki złapać kilka tyranopstrągów. Dosyć szybko one wychodzą, bo takie 1,30 kg one nie są jakieś, jak widzicie, super wielkie, a w międzyczasie gdzieś tam sobie wyciągamy jakieś fajne rybki, także idzie to w miarę sprawnie. I coś tam się dzieje. No, mamy branie. Widzicie? I na tym polega właśnie moje łapanie tyranopstrąga, że po prostu łapiemy go sobie tam gdzieś przy okazji, a jednocześnie i kasę wbijamy,
i exp wbijamy i jakby nie jest nudno, nie? Nie jest nudno, cały czas coś tam się dzieje. No, to myślę, że tutaj mogę spauzować i po prostu wam pokazywać, jak będę wyciągał te tyranopstrągi. A tutaj, moi drodzy, na spławiczek, na muchy, haczyki 2.0 bezzadziorowe, coś takiego mi się ładnego złowiło. Jeden, czekajcie, ja nawet aż mnie kusi, to jest niby mój rekord osobisty, więc warto by było, moim zdaniem, słuchajcie, tego markera usunąć i dodać nowego. 1.87, pięknie. Nie wiem, jakie są ogólnie rekordy. Na razie myślę, że słuchajcie, rekordu łowiska żadnego nie pobiłem. Zresztą możecie sprawdzić, jak ktoś mnie namierzy w rankingu rekordowym. To możecie dać znać w komentarzu, czy w takim rankingu widnieje, na przykład na Skalnym Jeziorze. Ale nie zwracałem na to uwagi, nie patrzyłem. Możemy sprawdzić, ale to po złapaniu tyranopstrągów. Tymczasem nam coś tutaj się szykuje do brania. No, także jednego spokojnie, w ciągu jednej nocki jednego możecie, moi drodzy, o, coś tam się nam złapało. W ciągu jednej nocki, słuchajcie, spokojnie jednego unikata tutaj wyciągniecie. To jest ten złoty strąg z Colorado, który jest bardzo, w moim odczuciu, opłacalny. Jeżeli chcielibyście tylko na unikaty polować i przesuwać dobę, to ja nie jestem przekonany, czy to by się opłacało łowić jednego unikata i przesuwać na dobę. Tak serio, wydaje mi się, że no na tym etapie, kiedy jednak zależy wam na pieniądzach, no to nie powinniście takich rzeczy robić. Wydaje mi się, że na tym etapie to jednak tą kasę trzeba ciułać, odkładać, oszczędzać, czyli siatka na full. No i oczywiście w międzyczasie exp trzepać. Myślę, że na tym etapie, na którym jestem teraz, na tym nawet levelu prawie 24, 23 w zasadzie, myślę, że mnie jeszcze nie stać na to, żeby jakieś szaleństwa z kasą robić. Przyjdzie moment na szaleństwa spokojnie, a tym bardziej, że wejdą niedługo coraz to nowe sprzęty, które będzie trzeba kupować czy ulepszać, także to też tanie rzeczy nie są, także ja proponowałbym nie wydawać kasy na głupoty. Dobra, robimy znowu chwilę pauzy i za chwilę się widzimy, jak będzie tyranopstrąg złowiony. No i mamy coś ze środka jeziora, coś dużego, ale to jest medalowy złoty pstrąg. Przy czym warto wam pokazać, bo zobaczcie, prawie 400 kasy, 314 doświadczenia za medalowy. I co właśnie mi się podoba w tej metodzie, że założyłem dosyć duże haczyki, tak jak widzicie, o właśnie. O wiele rzadziej te wędki jednak nam tutaj dudnią, to znaczy o wiele mniej wyciągamy jakichś mniejszych rybek, jak już wchodzą, no to większe, konkretne, czyli mogę sobie śmiało tym spinningiem porzucać i tutaj mamy coś chyba naprawdę konkretnego. Pewnie jakiś medal będzie, chociaż te zwykłe pstrągi też potrafią walczyć. Taki zwykły pstrąg kilogramowy też, słuchajcie, potrafi walczyć i pewnie będzie zwykły. Na małe żywce haczyki 4.0, nie, medalowy, zobaczcie. Medalowy, no ale zupełnie inaczej wygląda to, jeśli chodzi o kasę, o doświadczenie, niż złowiłem na tą żółwią blachę, nie? Ale jak widzicie, no o mniej się tutaj jakby dzieje i to jest dla mnie na przykład o wiele lepsza sytuacja, że mogę się faktycznie skupić na łapaniu tyranopstrągów, w międzyczasie coś tam sobie wyciągnąć, a zobaczcie, siatka bardzo szybko się zapełnia. Ja co jakiś czas wam stopniowo tutaj to nagranie wznawiam. Zobaczcie, widzicie, jak czas minął. Raptem jesteśmy godzinę czasu gry w grze. To jest 22. Mamy 17 kilo już zapełnione. Także myślę, że spokojnie takie wyzwanie mógłbym podjąć, żeby zapełnić siatkę 40 kilo. Zresztą lubię takie wyzwania robić i mogę takie jakby pod odcinki nagrywać, typu, że siatka 40 kilo na Skalnym Jeziorze, chociaż nie wiem, nie mam pojęcia, czy takie coś by mogło wypalić, słuchajcie, na Samotnej Gwieździe. Nie wiem, ile czasu by mi to zajęło, żeby siatkę 40 kilo na Samotnej Gwieździe zapełnić, nawet jeśli to byłyby basy plamiste, no to powiem wam, że byłoby to nie lada wyzwanie, ale jeśli mógłbym też łowić na raka krojonego z gruntówek,
plus spinning, to byłbym gotów takie wyzwanie podjąć, ale raczej, że kiedyś możemy dla zabawy zrobić. Jak chcecie, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taką jakby podserię, że na danym łowisku na przykład będę miał zadanie 40 kilo siatki zapełnić, czyli przykładowo samotna gwiazda. No, z karpiami na leśnej willi byłby raczej problem, ale kiedyś to robiłem i mi się udawało, i takie wyzwanie kiedyś, słuchajcie, udało mi się zrobić. Siatka 40 kilo na leśnej willi. Same karpie praktycznie. Pustamliny. No, co do Skalnego Jeziora, też to już robiłem, więc to nie jest dla mnie nic nowego. Nie wiem, jak na Emeraldzie, albo ze szczupakami ze Sanit Crocs. Możemy takie coś zrobić, ale też dajcie znać w komentarzach. Dobra, my tymczasem chyba mamy kolejnego Tyranostronga, chyba że jakiś unikat lub medal nam się trafił. Także widzicie, no na tą blachę też fajne ryby nam siadają. I jest to bardzo, bardzo fajna, wdzięczna blacha. Zaraz nam się siatka cała zapełni i tyle z tego będzie. Także, o, coś fajnego. Nie wiem, czy to będzie Tyranostrong. Raczej nie, raczej. Chyba medal czy unikat, moi drodzy? Jednak medal, a tak walczył. No ale zobaczcie, jest naprawdę mega, nie? Jest naprawdę mega. No i tak sobie tutaj widzicie, rzucam co jakiś czas, wam pokazuję. Tutaj sobie między te skałki rzucam. Na tego Tyranostronga czasem przez środek jeziora. Tak sobie rzucam i tak sobie łowię. No nic, nic tutaj, żadna wielka filozofia, jak widzicie, to nie jest. W międzyczasie oczywiście wyciągam coś na naszych wędkach ze stojaków. I tyle, no. Tak to widzę, tak to wygląda w praktyce. Dobra, ja się wam włączę, jak już naprawdę będę miał pewność, że Tyranostrong się złowił. Po prostu w takich przebitkach wam pokażę te trzy Tyranostrongi, które złowiłem. Będziecie mogli na koniec zobaczyć, ile czasu mi to zajęło. Będziecie po czasie widzieli, czy musiałem przesunąć dobę, czy nie. No i co jeszcze? I zdecydowanie podsumowanie misji sobie też zrobimy. Zobaczcie, złoty strąg z Colorado, rewelacja jak dla mnie. Dobra, także do zobaczenia, jak już będą się te tyranostrągi łowiły. W formie przebitek wam to pokażę. No i mamy prawdopodobnie, tak, ósmego, moi drodzy, mamy tyranostrąga. Cały czas, jak widzicie, moi drodzy, jestem tutaj, teraz na wprost rzucałem tutaj. Także cały czas, jak widzicie, jest ta sama nocka, nic nie zmieniałem, także można śmiało te tyranostrągi wyciągać jednej nocy. No może nie wyciągniecie ich 10 od razu jednej nocy, bo to byłoby jakieś mega osiągnięcie, ale jakbyście się sprężyli, myślę, że jest to też możliwe. Ale spokojnie te 5 na nockę jesteście w stanie wyciągnąć, patrząc, że jest jakaś tam chwila przerwy między braniem tych tyranostrągów. Musi ileś medalowych na tą blachę wskoczyć. Jak widzicie, siatka mi się zapełnia, także na szczęście mam spokój na razie na obu wędkach, także mogę sobie śmiało rzucać. O, znowu coś. To pewnie teraz będzie medal, bo raczej nie miałem takiej sytuacji, żeby dwa tyranostrągi mi pod rząd weszły. Także tak jak mówię, jakaś tam drobna przerwa jest, ale tak ładnie można je wyciągać. A nie, jednak mamy tyranostrąga, patrzcie. Jednak, kochani, mamy Tyranostronga. Aż się mile zaskoczyłem. Czyli został nam jeszcze jeden Tyranostrong i mamy misję zaliczoną. No, czyli będziemy widzieli się na podsumowaniu misji. Pewnie już na levelu 24. Zobaczymy, co od 24 levelu jest dostępne. I myślę, że to już będzie kolejny taki odcinek, w którym taki poradnik od 24 levelu zrobię wzwyż, co tam będziemy planować, co będziemy robić. Więc myślę, że śmiało damy radę. O, coś nam się tu jeszcze wędka odezwała na świerszczach, czy nie wiem, na żywcach, bo już nie pamiętam. O, na żywcach. Też coś fajnego nam tutaj wzięło. No i pięknie. No i tak to wygląda, moi drodzy, widzicie. Takie 25 kilo siatka bardzo, bardzo szybko się zapełnia. Jak wam mówię, ja wam polecam od początku wszystko ładować do siatki, a później się zastanawiać i decydować, czy coś z tej siatki wyrzucacie, czy nie. Myślę, że opcja bardzo fajna. To jest bardzo fajna miejscówka właśnie między tą skałą i też myślę, że jest to o wiele. Ja to nagram w osobnym odcinku jako poradnik ogólnie do Skalnego Jeziora, ale tu już mogę wam to powiedzieć, co chcę powiedzieć, że. O, coś mamy. Że wydaje mi się ta miejscówka między tą skałą bardziej praktyczna niż ta pierwsza. No dobra, młodego już nie będziemy ładować. Dlaczego? Dlatego, że tamta miejscówka, pierwsza, jednak musisz daleko rzucać. Musisz praktycznie rzucać pod tą skałę na drugi koniec tego stawu i
Jest to takie mniej, bym powiedział, praktyczne. Długo holujesz te ryby, a tu jak zauważysz, bardzo blisko rzucasz, wyciągasz fajne ryby bardzo blisko. O, mamy tyra do pstrąga, czyli misja zakończona. I wydaje mi się to o wiele szybsza metoda, o wiele praktyczniejsza. A tyranopstrąga wyciągamy. Ej, żeby mi nie uciekł. Proszę bardzo. Mamy, kochani, tyranopstrąga. Ja bym w ogóle jeszcze zdjęcie musiał temu zrobić. Także skoro nagrywamy, to zrobimy sobie zdjęcie do miniaturki. Weź mi, gościu, z tą wędką idź, bo specjalnie mi tu, kurde, koleś mojta tą wędką, nie wiem po co. Dobra, dzięki, że wziąłeś. No, wziąłeś, dzięki, jak dzięki. Nie rozumiem takich ludzi, nie? Nie wiem, czy to jakieś dzieci, kurcze, upośledzone grają w te gry, że tak się zachowują. Dobra, mniejsza o to. Tyranopstrąg, zatrzymaj. Także siatka pełna, misja zapełniona i zobaczmy, co my tu mamy. Oczywiście trofeum. No i o to nam, moi drodzy, chodziło z tyranopstrągiem. Zobaczcie, expa 1600, 3600 gotówki, dwie monetki. Także mamy już 24 level odblokowany i co tu możemy wziąć? Aha, tutaj jest struna, a nie siatka. Czyli chyba do 25 levelu trzeba poczekać. Tutaj nas nic nie, jakaś tam żyłka, podpórka, ale to nam nic nie zmienia, bo powiem wam tak, ta podpórka na wędki wcale nie jest lepsza od tej, którą mamy. Szczególnie, że do góry te wędki są skierowane, także jej nie polecam. Tu już coś na karpie nam się powoli odblokowuje, no ale na razie tych karpi nie mamy, jakieś tam głównie przypony, ale to już sobie zobaczymy później. Zamknij. I co? No to muszę, kochani moi drodzy, misję zrobić, spędzenia 30 dni na łowisku. Zrobię to oczywiście już poza odcinkiem. Będę przesuwał coś tam w międzyczasie po łowie, żeby, wiecie, to przesuwanie się zwróciło. No i widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy, tak? O! Coś mi się wędka zacięła, coś tu się zbugowało. Także, kochani moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, jak coś. Odcinku 14. Jeszcze nie wiem, co w tym odcinku będziemy robić. Zobaczymy. Także do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.